Co jest? Co? Nie. Coś poszło nie tak. Tu poszło coś nie tak. Siema, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie zapomnijcie zostawić lajka i suba. Dobijamy do 90. Mam nadzieję, że ostatni odcinek wam się spodobał. Można w karcie wbić albo sobie na cię zobaczyć. Trochę się live podziało, więc po prostu przejdźmy do materiału. Dobra, dzisiaj jesteśmy na naszym świecie, na naszych snapshotach, więc zacznijmy od tego, że dużo się działo, znalazłem wioskę, naprawdę przez godzinę szukałem wioski. Niestety teraz wypadł z łóżkami, proszę. Dobrze, mam nadzieję, że takie długie odcinki wam się podobają, bo mi się przynajmniej podobają i mam nadzieję, że będzie więcej takich. Dobra, co zrobimy? Mam dużą wioskę, trzeba byłoby ją ogrodzić. Mamy naszego axolotla, potem jakieś animacje. W ogóle zielony powiedział, jaką animację miałeś do tego, bo to była super animacja, ktoś by tego chciał mieć. Więc dobra, mamy trochę drewna pozbieranego na live, więc zróbmy płotki, bo płotki są nam potrzebne. Jak zrobimy płotki, to będzie... Nie. Płotki czy koby? Koby czy płotki? Ja już nie wiem, co zrobić, z czego zrobić. Dobra, ile mamy kobla? Powiedzmy tak, ile mamy kobla? W ogóle jesteśmy... Nastawienie, jak chodzi o jedzenie. O, w ogóle tu jest jeszcze żelazo. Tutaj się. A w ogóle więcej niż 22 się nie przepala? Co jest? Dziwne, Bóg. Ogranicie nie przepalania, dobra. Zróbmy tak i chyba idealnie będzie nawet starczyło, nawet trochę zostanie. O, widzicie. Potem zrobimy oczywiście więcej. Na początek trzeba ogrodzić, bo zauważyłem, że po co robić takie duże mury, to wszystko, jak można po prostu ogrodzić. Nie wyjdzie villager. Bez problemu się wszystko ogrodzi. I masz spokój. O, no i skończyło mi się. Jezu, owca chodzi i je. No to naprawdę, czekajcie, muszę tam przeskoczyć. Oczywiście ja mam pełny dostęp do tego. Co mówić? No pełny. Wiecie, jaki pełny. Bardzo pełny. Dobra, więc pójdźmy sobie tutaj do naszego domku. Zróbmy więcej tego. Chyba trochę go zmienimy na live'ie. Mam żelaznego seta, live zdobytego. Axolotla dużo się nie zmieniało od tego odcinku, więc więcej nie mam. Piecyk, mamy trochę żelaza. Rudy miedzie się przepalić, dobra, zróbmy to. Zawsze potrzebna będzie może do dekoracji albo coś. Mam w planie też zrobić potem torbiel, czy do tego akwamentu. Wszystko można zrobić, że rzeczy się jak potrzebny jam jest. Dobra, ale miejmy nadzieję, że będzie wystarczyło w ogóle na coś. Dobra, mamy dwa staki, półtora staka. Więc ogradzajmy dalej. To wioska nie jest aż taka duża, żeby tak dużo ogradzać. O, jeden z tych znowu akwamarnicy. Bonjour. Piękny. Dobra. Nie zajmiemy się teraz nim, bo on jest nam tak bardzo potrzebny. Mam w planie zamieszkać w podziemiach. To jest na pewno plan, który zostanie zrealizowany z racji tego, że ja zawsze chciałem zamieszkać w podziemiach. I bo to jest dobry plan, bo ja uznaję, że to jest dobre, to jest dobre. Więc zróbmy tak po prostu. Dobra, mamy trochę już te wioski ogarnięte. Połowę uznajmy, że to połowa. Ślednijmy trochę drewna, kiedy dwa takie brzozy wystarczą. Z tego leci tyle, ile ja przed chwilą ogarnąłem. To wszystko leciało z dwóch drzew, więc spoko. I no nie wiem, powiedzcie, jak się wam takie też podoba. Jak się wam intro podoba, bo widziałam pod odcinkiem, zostawić 6 łapy w górę. A! Zapomniałam o jednej rzeczy przypomnieć. Pod odcinkami widzów mojej oglądalności
Nie, zobacz, tam na wykresie zdjęcie teraz wyskakuje, ile procent osób mnie subskrybuje, a ile jest bez subskrypcji. Chciałbym, żeby to, prosiłbym was o tym, żeby się zmieniło, żeby osoby, które nie dały suba, dały suba, bo to jest poniżej 48% mnie subskrybuje osób, a więcej mnie nie subskrybuje, więc mam nadzieję, że to się zmieni, bo po prostu to jest smutne i po prostu... No bo wiem, że widzowie mnie oglądają, ale zasięgi zostają skracane z tego, co słyszę. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. I po prostu nie chciałbym, żeby osoby, które mnie subskrybują, ale lubią moje filmy, po prostu nie chcą sobie zająć tego miejsca tam, żeby subskrybować. Po prostu, żeby nie byli tak, potem mnie nie znajdą albo coś i będzie to ich strata. Wiecie, jak to jest? Ale ja nikogo nie zmuszam do subów. W ogóle potem zjedziemy do tej kopalni na live. Nie będzie ten odcinek, będzie wpuszczony w piątek. Mam nadzieję, że zdążę. Jak tak, to piszę. Jak zdążę, to oczywiście macie farta. Jak nie, ten odcinek będzie w poniedziałek widoczny. Przedtem będzie się live, więc mogło się trochę pozmieniać, ale ja mam w planie tutaj to wpuścić w piątek, więc no spoko. Co jest? Co? Nie. Coś poszło nie tak. Tu poszło coś nie tak. Dobra, zostawmy to na początek. Co jest? Op. Kurczę, no jak mnie przestraszył. Typek. Typku. Nie tak. Koniec. Nie będziesz mnie tak przestraszał. Jezu. Halo, wchodzimy. No jak tam? Dobrze jest, ale wchodzimy do wioski. Mam cię pacnąć. No, wchodzimy. Wchodzimy. Do wioski. No i widzicie, jaki miły. Było to aż tak ciężko. Więc dobra, mamy tu ogrodzenie. Oczywiście sprawdzamy, czy nigdzie nie ma żadnych zagrożeń, żeby oni sobie po prostu wyszli. Mamy już taki pusty płot. No i zapomniałem ogrodzić jeden domek. Super.
Jestem mistrzem świata. Ej, wy tutaj. Wchodzimy. 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 Nie wiem, jakaś magia. Słuchajcie mnie, jak bym był szefem. Dobra, jestem, ale no to się nadaje po prostu tylko na odcinek. To się nadaje tylko na odcinek. Oczywiście ten dom nie zapominamy. Oczywiście dom to jest, ale nie zapominamy go oczywiście. Czy nam za chwilę zabraknie, żeby to ogrodzić. Kurczę, to będzie bardzo bliska akcja. Zbychu, trzymaj. Prześpimy się, Zbychu. Jeszcze nie można. Zbychu, ratuj. Dobra. Nie, 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 nie. A, dobra, wszedł tam. Dobra. Uratowana akcja. Myślałem, że sobie gdzieś pójdzie, bo tego nie załatał. No jest jeden płatek, ludzie. Do tych płotków. Będzie potem teren jeszcze oświetlić. Więc dobra. Niech ten odcinek jest trochę długi. Powiem wam. Dobra. Więc zrobiliśmy to na odcinku, naprawdę nie wiem ile trwa. Więc jak was zanudziłem, to dajcie lajka. A jak was nie zanudziłem, to dajcie też lajka. Więc jedno i to samo wychodzi, więc nie ma się co martwić. Dobra, zniszczymy te płotki tutaj jeszcze, takie pozostałości. Powiem wam. I będziemy z nimi zaczynać handlować, no. A co innego? Nie, nie mogą, bo zostawimy taki płotek. Dobra, gdzie tu jeszcze są takie płotki, które są bezbędne? Które są bezbędne, chciałbym powiedzieć. Które są zbędne. O kurczę, ty tutaj! Ale chciał! Chciał, ale nie mógł. No widzisz, zamknięty jesteś. Przeze mnie. Gdzieś tu, gdzie ten Bóg jest? Bo teraz to jest ten problem, gdzie ja ten Bóg zostawiłem. Zostawiłem Bóg na drodze. Dobra, gdzie on jest? Bo on jest ważny, trzeba będzie go zagrodzić jakoś. Tak, żeby... O, tu jest ten Bóg. Dobra, zagródźmy go jakoś. O. Tu jest ten dziwny Bóg, który nie działa. Więc, dobra, mamy tu chyba wszystko ogrodzone, zobaczmy. Tu można jeszcze wyjść? Gdzie można jeszcze wyjść? Proszę powiedzieć, że już nigdzie. Bo już nie chce mi się... Tu też można wyjść. No Jezus. Robię to po prostu ze sychu jakiegoś. Żeby nie można było wyjść. Potem to poprawimy oczywiście. A jakże? No nie będziemy tak zostawać z takim koblem. Dobra. Więc mamy to ogrodzenie już w miarę zrobione. Tu już nikt nam nie podskoczy. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. W następnym odcinku będziemy inne rzeczy jeszcze robić. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Po prostu dajcie lajka, suba. Siemaneczko, pa pa.